Tańczę na naszym kanale. Ja jestem Jurek. Ja jestem Kuba. I zapraszamy Was do oglądania. Tworzymy wydarka. Widzę za ładny u nas. Smak do nas. Mamy ocieranie. Co to ma za ten małe jajko? O, ta karta. O, tutaj jest taki dinozaur. To jest brachiosaurus. Ma większość 12 4 metra, długość 25 metrów, masa 56, a teraz zaczynamy otwieranie tego drugiego. Zostawcie łapki w górę, jak się spodobały nasze filmy. Kurs to może być. Dobra, sprawdzimy. Wow! A kto to? Taki. No tak! Proszę głowę. To się nazywa się balonet. Większość ma 26 metrów, długość 93 metry, masa 17 ton. Teraz zaczyna Jurek otwieranie. Otworzymy ten. Tutaj sprawdzimy te zabawy. Nie, no. To ten. Taki. To jest lądowy. Ale ten. Rusza tak. To się nazywa się Tyrannosaurus Rex. Większość ma 2 metry. Długość ma 135 metry, masa 84 tony. Zabieramy się tutaj na tamtą drogę. Sprawdźmy, co tam mamy. Mamy to jest jajko. O, powtórka będzie w środku. Chyba sprawdzimy. Wow, ten sam. No powtóreczka. Znamy tutaj. Możemy kuterka dowieść? Chyba ten jajka. A teraz Jurek zaczyna otwieram. Zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. O, tak. Czyli... Nowy będzie. Nowy. Nazywa się Stigi Moloch. Większość ma 14 metrów, długość 35, masa 226 kg. Zaczynamy od tego. Zostało nam jeszcze 2. Bo jeszcze nie. Taka ładna mała. Co tam mamy teraz? O, jaki ładny, latający. To się nazywa, że... O nie, ruszajcie będzie. To się nazywa, że... No dobrze. Większość ma 31 metrów dość. Skrzypę ma 75 metrów. No chociaż tak, ale ten nie miał zamku, ale tak wspaniale. Fajnie mi moi drodzy zebrawice. Proszę bardzo, Jurek, zacznijmy na jedzenie. Dalej. O, powtórka! Z jajka. Ale nowa. To taka
znaliśmy tutaj części. Możemy powiedzieć, jak jeździ, otwieram je. Tylko jakie zbiory mamy? Jako pojeździ naszym McDonald's. Zostało jeszcze ostatnie pudełko i będzie koniec. Pozostało mi jeszcze to. Mamy tutaj coś. Chyba, prawda, że są. Będzie ten sam środek. Chyba myślę. Chyba myślę. Tak, powtórka. Kolejny raz, no. Trzeci raz po czwórkę. Powiemy, że czwórka to jest. I do minus rzecz. Więc co ma? 67 metrów, długość ma 169, rodzina Kirbyda. Myślę, że ma jakąś rodzinę, jakąś ładną. Wow, tak wspaniałe. W komentarzu, czy wy też lubicie dinozaury. I zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, nie zapomnijcie zostawić dzwoneczku.